Wasze zadanie będzie polegało na tym, żeby w obrębie żółtego pola boiska, tylko w tym obrębie możemy się przemieszczać, możecie dowolnie biegać, chodzić, ale każdy z Was ma zdobyć jak najwięcej spinaczy. Pedagogice przygody chodzi o to, że uczymy się przez doświadczenie, bierzemy wspólnie udział w jakiejś aktywności, w zadaniu jako grupa. Jest to dla nas wyzwaniem. Uczymy się kompetencji społecznych, które są tak ważne teraz w dzisiejszych czasach, kiedy każdą wiedzę możemy łatwo zdobyć i po prostu sprawdzić coś w internecie, dowiedzieć się, uzyskać jakieś informacje. Bardzo ważna jest praca nad kompetencjami społecznymi, nad odkrywaniem swoich mocnych stron, pracą nad pewnością siebie. Pedagogika przygody to synteza outdoor, adventure i experimental education. To również wyprawy, to również trochę survival, ale też żeglarstwo szkoleniowe. Tutaj na zajęciach zaprezentowaliśmy taki kawałek pedagogiki przygody i były to różne gry, aktywności zespołowe, które w zależności od tego, nad jaką umiejętnością chcielibyśmy pracować, możemy modelować, zmieniać, tak żeby one się nie znudziły. Waszym celem jest w ciągu jednej minuty przerzucenie jak największej ilości piłek z tamtego pudełka do tego wiadra. Ale gdzie, jak sadzimy jakąś skalę? Gdzie? No w linii. Jak? Agata, nie możesz. Ale stąd się do linii można podać piłki. Słuchajcie, ale na równo. Ale będzie jeden, to będzie dwa. Tu masz ty chciałeś, tak? Tak? Dobra, to niech odbierze piłki. I tych zygzakiem rzucać piłki. Ja ale jak staniemy, bo nie możemy sobie. Ale nie na równo nie wpadnie, ale jak nam wpadnie, o to chodzi. Przestań przeciwko siebie i ja wystarczy i tak zygzakiem podać, jak Zosia mówi. No, no. Ta osoba koło ciebie nie będzie twoim partnerem, jest podana do ciebie naprzeciwko. No, tak. Rzucacie, tak, ale po co tak komplikujecie? Nie możecie właśnie, tak jak powiedziałam, że będziecie wymieniać w tym momencie. Czyli ale ona, jesteś sąsiadem, ona, Agata, ale, ale słuchaj, właśnie, ona rzuca. Niby ma do kim rzucić, a wy się w tym czasie wymienicie, ty złapiesz i będą się dziewczyny wymieniać. To dawno piłka upadnie i nigdy tego nie zrobimy, nie stracimy wszystkie piłki. I ta piłka będzie rzucona. No tak, ale nie możesz do mnie rzucić, bo jestem obok ciebie. Chyba, nie, jeszcze naprzeciwko ciebie, o to chodzi. Jesteście sąsiadami. Jeżeli właśnie. To jest tak, że w tym momencie, że ja tutaj stoję, a tu stoi jakoś na imię, proszę. A ty nie możesz być do środka. Zosia, no. To my w tym momencie też jesteśmy sąsiadkami, ponieważ między nami nie ma żadnej innej osoby. Tak, ale dlatego ładnie jesteśmy naprzeciwko siebie. Ale dziewczyny. Ale, obok, ale obok, jesteś, obok, nie. Jesteś obok mnie, jesteś przy jednej linii tak, obok tak, tam będzie, on będzie tam, no, raz, dwa, trzy, osoba, no. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenasta tu stanie. To gotowi? Tak. Wasza minuta, czas, start. Hej, hej. Wiktoria? Hej. Nie. Można. Agata! Dawaj do mnie. Kamil. Agata? A komu ją teraz podać? Czekajcie, bo myliliśmy. Papi. Nie! Agata! Nie, tu się da. Agata. Ej, po kolei! Nie mogę za dużo! Nie mogę powiedzieć Kamil. Dobra, to nie miał tej piłki. Coś od Jamili i rzucaj. Dobra. Pierwsza! Stoj, teraz na może ja miałam. Jamili, jak proszę. Oprócz wiadomo, że masz taki dokupa. Warunki do pracy w tej szkole są dosyć trudne, ponieważ często na sali gimnastycznej są trzy grupy, klasy ćwiczą na korytarzu szkolnym i taka właśnie forma zajęć ruchowych, jaka została nam zaproponowana w plenerze, jest bardzo ciekawą ofertą ruchową zarówno dla młodzieży licealnej, jak myślę dla młodzieży z młodszych klas i z innych placówek edukacji. I teraz tak, generalnie komizela bardzo reaguje na nasz ruch. Czyli jeżeli choćby jedna osoba w tym momencie zmienia pozycję i stara się usiąść, to w tym momencie inne osoby też się mogą przewrócić. Więc jeżeli cokolwiek robimy, to wszyscy musimy robić to samo w tej komizeli, prawda? Tak, a jak mówię strategię za pierwszym razem? To samo. To samo, czyli strategia się nie zmieniła. Tylko ją udoskonaliliście po prostu. Tak. No i dzisiaj na lekcji WF-u miałyśmy nietypowe warsztaty. Tak. Podobało nam się to, na pewno mi, ponieważ to było takie coś innego, tak? Kreatywne było bardzo i w sumie takie zaskakujące czasami. To nie było tylko bieganie dookoła boiska, ale coś trzeba było pomyśleć też. I praca w grupie, zabawa i mi się to bardzo podobało.